proszę, okaż trochę łaski Twej. Ześlij deszcz, który położy temu kres. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, o deszcz, który usunie ten ogień z drzew. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, który położy temu kres. Australia zmaga się z falą pożarów. Ogień objął ponad 8 milionów hektarów lasów. Zniszczył niemal 2000 domów. Zabił 500 000 000 zwierząt i ponad 20 osób. Wynika z badań, że w Canberrze jest najbardziej zatrute powietrze ze wszystkich stolic na świecie. Powstał mikroklimat u wybrzeży Australii, nękany jest suchymi burzami, ogniowymi tornadami. Olej drzew eukaliptusowych jest jak paliwo. Gdy zapłonie, ciężko zatrzymać go ludzką siłą. Martwe kangury leżące przy drodze, więcej niż 8000 koali zabrał ten ogień, a niektóre gatunki wyginęły bezpowrotnie. Pobliski lodowiec zmienił barwy na zgniły fiolet. Chwała bohaterom, którym niestraszny płomień, strażakom toczącym nierówną walkę z żywiołem. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, proszę okaż trochę łaski Twej. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, który usunie ten ogień z drzew. Módlmy się o deszcz, który położy temu kres. Módlmy się o deszcz, który usunie ten ogień z drzew. Módlmy się o deszcz, który położy temu kres. Szósty największy kraj na świecie zapłonął na taką skalę, że ewakuowano ludzi. W stolicy zamknięto Galerię Narodową w obawie, że siły natury skalają dzieła sztuki. Zapach spalenizny dotarł do Nowej Zelandii. Bagatela 2000 kilometrów od Australii. Konsekwencje odczuwalne są na całym kontynencie. Wszyscy z utęsknieniem czekają za deszczem. Eksperci mówią, że co najmniej miesiąc. Co gorsza, te rokowania są optymistyczną wersją. Płonie Australia, czy to początek końca? Co spowodowało tą eskalację ognia? Nie ma jednej bezpośredniej przyczyny, choć ludzie od wieków matkę ziemię niszczyli. Przemysł, konflikty, działalność człowieka. Przemyśl to, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, proszę okaż trochę łaski Twej. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz. Módlmy się o deszcz, módlmy się o deszcz, który usunie ten ogień z drzew. Módlmy się o deszcz, który położy temu kres. Módlmy się o deszcz, który usunie ten ogień z drzew. Módlmy się o deszcz, który położy temu kres.